Jest szczupa, ale jest. A więc witajcie, dzień dobry, siema. Dzisiaj szczupaki na żywca. A czy będą brać? To zobaczymy. Ostatnimi czasy jest tak słabo z nimi, że albo gryzą, albo nie gryzą. Jak trafisz, a jak gryzą, to biorą. A jak nie, to trafi się od czasu do czasu na jeden, dwie sztuki, może skróty. Nie zawsze się łapie okazy, prawda? Niestety mamy takie wody, jakie mamy. To nie Szwecja, to nie Norwegia. No więc zaczynam żywiec. Taki spławiczek. Jest to zwyczajny styropianowy spławiczek do 25 gram. Oliweczka 20 gram. Przypon tytanowy. Jest to przypon firmy JMC Adventure. Parę szczupaków już wyciągnął i patrzcie, jest dalej prościusieńki. To bardzo cenię. Jest drogi, ale powiem szczerze, że przeżyje parę przyponów, dopóki się nie zerwie. No i kotwica. Na końcu jest kotwica. Dlaczego kotwica, a nie hak? Kotwica jest dużo skuteczniejsza. Przede wszystkim. I nie ma takiej opcji, żeby hak inaczej. Hak przy przycięciu na żywca potrafi się obrócić i jak to z haczykiem, nie wpiąć. Kotwica nie ma tej opcji, nie ma możliwości. I zazwyczaj na kotwice są, przynajmniej u mnie, dużo bardziej skuteczniejsze. Żywce zaczepiam za grzbiet. Dlaczego za grzbiet? Przede wszystkim dlatego, że mam przypon 15 cm. Wystarczy. Kiedyś łapiąc właśnie na dłuższe przypony, krętlik kręcił mi się, znaczy inaczej, wszedł w ostatnią przelotkę i połamałem wędkę. Z przyponem 15 cm jest to dużo mniej prawdopodobne. Dodatkowo jeszcze za grzbiet. Dlaczego właśnie za grzbiet czepiam? Dlaczego brnę? Do tego, że w momencie brania szczupaka nie musimy na niego czekać. Szczupak zazwyczaj bierze albo od dołu w pół żywca, albo od góry. Zależy. No jak weźmie od dołu, no to zaczepi się delikatnie, albo się nie zaczepi, bo też są takie przypadki. Ale jak kupnie z żywca za grzbiet, to 100% siedzi. Jest 3-2 sekundy i w zęby. I albo jest, albo nie ma, jak to mówię. No i tyle. Dlatego kotwica, dlatego za grzbiet, nie trzeba czekać. Bo jak pysk się czepia żywca, to trzeba poczekać, czy szczupak odejdzie, stanie, obróci sobie tego żywca i wtedy go łyknie. I jak wtedy rusza, to wtedy zaczyna. Wiadomo, że już ma w pysku, tak? No i się przycinało wcześniej. No ale dużo było opcji takich, że po prostu ten szczupak wchodził w ziele, w jakieś trzciny, no i czuł opór, bo gdzieś spławik się zaczepił albo ziele, no i wypuszczał. I dużo mniej skuteczniejszy. No tyle. Miłego oglądania, mam nadzieję, że rybki będą. No jest branie właśnie. Ale to skrócik. To bardzo duży skrócik. Odczekasz, nie pisz, prawda? Tak. Siedź. No elegancko. Ale skrócik, tak jak myślałem. Patrz teraz, jaki ładnie ubarwiony. Widzę. I to jest kotwica. Piękne. Ale zapięty za ten, za jedno. Tak, i za jak delikatnie, nie? No. Taki. No ładnie ubrany, bardzo ładnie. Szklawik, ale leciutko zapięty, zapyszczek sam. Gratulują. No puść teraz kotwicę. Ale leciutko wziąłem, no nie? No.
Smykaj. Jest branie szczupaka. Jest szczupa. Ale jest fajny szczupa. Ale dobry szczupa. Ale ładny. Taki szczupa. Zapięty ładnie. Bardzo ładnie zapięty. Zobaczcie, to jest właśnie wyższość kotwicy nad hakiem. Myślę, że ma około 60 centów. Może nie. Może ciut mniej. Ale zaraz zmierzymy na pewno. Szybka operacja i teraz miareczka. Fajnie zatańczył nam taki oto szczupal. No ma 50. Uspokój się. 54 centymetry. Taki ładny szczupaczek. Taki oto szczupły, 55, no 54 centymetry.
Niech będzie. Wracaj. Rośnij. Ale fajnie odszedł. Super. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Tak jak mówiłem na początku, raz gryzą, raz nie gryzą. No cóż, tym razem nie chciały gryźć, aczkolwiek ugryzł. Jeden. No i jeden z Rafiszem, jak byłem, także w tym filmie macie dwa szczupaczki. 1,54 cm. Wiem, że na tym zbiorniku są szczupaki, są bardzo ładne szczupaki, ale gryźć nie chciały. Jeden uderzył, nie wiem, czy tam jest nagranie, nagrane branie samo, czy nie. Przejrzę, jak będę w domu. Fajnie poprowadzał. Myślałem, że jest większy, bo bardzo dał ostro. Zresztą to było widać. No i cóż, albo biorą, albo nie biorą. Tak to jest. Nie to, że nie ma ryb, bo ryby są albo i nie ma, zależy gdzie, nie? No ale często gęsto bywa też tak, że jak ryby są, wiemy, że jest ich dużo, po prostu trafi się na dzień, że nie biorą i nic im nie zrobimy, choćbyśmy wyzłocili przynęty i tak nie będą brały. Jakby chciał ktoś BMW kupić do sprzedania. Trzymajcie się, do usłyszenia, heja.